serdecznie. Zapraszam Was do kolejnego dużego testu pasterów przewodzących. W tym teście będzie kilka bardzo mocnych past, które powalczą o podium oczywiście. Tutaj taka mała zabawa. Jestem ciekawy, czy ktoś z Was zgarnie, która z past w tym filmie zajmie pierwsze miejsce. Zanim obejrzycie ten film, no to możecie się pobawić w zgadnięcie. Oczywiście wszystkie pasy biorące udział w teście będziecie mieli w opisie filmu wraz z legendą czasową, po kliknięciu w którą zostaniecie przeniesieni do konkretnego fragmentu filmu. Test nie jest sponsorowany, większość pas zakupuję z własnych pieniędzy, natomiast kilka tylko dosłali ludzie dobrej woli. Tutaj szczególne podziękowanie dla firmy Silver Monkey za podesłanie pasy na test oraz dla sklepu angela.pl. Link do właśnie tego sklepu będziecie mieli również w opisie mojego filmu. Mają bardzo duży asortyment różnych ciekawych produktów, także myślę, że może coś Was tam zainteresuje. I również oni podesłali, prawda, kilka past na test. Także myślę, że tutaj będzie bardzo ciekawie. Jest kilka bardzo mocnych past, które powalczą o zwycięstwo. W momencie nagrywania tego wstępu do filmu wyniki już znam. No myślę, że tutaj będzie kilka pozytywnych zaskoczeń. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Tak oto wygląda platforma testowa.
Teraz mam pastę Thermal Greasy Cronaut. Pasta nałożona, strasznie ciężko się ją rozsmarowywujesz patułką, jest bardzo gęsta. Oczywiście zaraz schłodzenie ją dociśnie równomiernie i ona się ładnie rozpłynie po całej powierzchni HS-a.
Teraz czas na nowość. Tego termopadu, nowego produktu od Gelida, jeszcze nie można kupić w żadnym z sklepów. Oczywiście na moment, gdy kręcę dla Was ten test, czyli początek listopada. Jakoś mniej więcej koniec listopada, początek grudnia ma się pojawić w sprzedaży. Także jest to sample testowy. Połączenie termopadu z pasą termoprzewodzącą, coś podobnego do produktu, do tak zwanego magicznego termopada od Honeywell PTM7950. Nowy termopad od Gelida już właśnie widzicie zaaplikowany na procesor. Aby łatwiej Wam było zdjąć z niego taką folię ochronną, do której jest przyklejony, o coś takiego, to proponuję podgrzać oś tego termopada trochę suszarką do włosów na przykład, do temperatury około 30-31 stopni. Wtedy ta folia łatwiej od niego zejdzie. Na sam koniec zostawiłem magiczny termopad Honeywell, nie wiem czy dobrze to wymawiam, PTM7950. Kupiłem troszkę większy niż wystarczający na jedną aplikację na procesor, no ponieważ różnica w dopłacie nie była duża, także wziąłem sobie trochę więcej na zapas. Pas to termopad, ja to będę nazywał, jest już przycięty. Teraz widzicie screeny z 4 testów renderowania obrazu w programie Cinebench R23. Zwróćcie uwagę na to, że zaraz po aplikacji tego pasto termopadu nie uzyskał on zbyt dobrych temperatur, były one całkiem wysokie. Natomiast już godzinę później temperatury maksymalne spadły bardzo mocno, bo aż o 5-6 stopni. Czyli od momentu aplikacji trzeba wygrzewać tego termopada między 1,5 a 2 godziny i wówczas dopiero uzyskuje on swoje optymalne właściwości. Także warto, żebyście o tym wiedzieli. Czas na podsumowanie wielkiego testu pas termoprzewodzących. W zbiorczej tabeli zebrałem wszystkie uzyskane wyniki. Macie podaną tabelę. Kto z Was chce taką tabelę, żebym mu przesłał, to napiszcie w komentarzu. Podajcie swój adres mailowy i następnie Wam wyślę. Natomiast tutaj w skrócie parę słów o tym, o najważniejszych wnioskach. Więc tak, 38 past przetestowanych, w tym 2 pasto termopady. I zwyciężył, tak jak tutaj widać, termopad Honeywell PTM7950, pokonując dotychczasowy numer 1, czyli Grizzly Cronaut Extreme. Jednocześnie termopad Honeywell jest sporo tańszy, a więc tym samym bardziej opłacalny. Wśród niespodzianek trzecie miejsce zajął pasta Hobeya Nano Grace Extreme. Jeśli się wmawiam, to z góry przepraszam. Widzicie, zajęła ona ex aequo drugie miejsce z cholernie drogą pastą Grizzly Cronaut Extreme. Także tutaj na pewno miłe zaskoczenie. Ex aequo można powiedzieć, że na tym drugim miejscu jest pasta Prolimatech PK3. W przypadku średniej temperatury maksymalnej ze wszystkich rdzeni również wyniosła ona taka sama, czyli 72,9 stopnia. No i jest również sporo tańsza niż Grizzly Cronaut Extreme, także tym samym znacznie bardziej opłacalna. Na piątym miejscu bardzo miłe i duże zaskoczenie jest nowa pasta od Gelida, więc Gelid GC04. Zobaczcie, że do najlepszych 4 past, 3 przed nią średnio straci tylko 0,7 stopnia, a do pierwszej zaledwie 2,2 stopnia w przypadku średniej temperatury, także bardzo niewiele. I co najlepsze, 1 gram tej pasty kosztuje zaledwie 10 zł, nawet widziałem za 8 zł, a 3,5 grama to tylko koszt 15 zł. W związku z tym ze wszystkich testowanych past najlepszy stosunek ceny do jakości czy też wydajności uzyskuje właśnie nowa pasta od Gelida, czyli Gelid GC04. Najlepiej opłacalną pastą pod względem cena jakość był Gelid GC Extreme, który troszkę się popsuł ze swoimi właściwościami i zajął dopiero 17 miejsce.
Na pewno nie warto się sugerować współczynnikiem przewodności cieplnej, który podają producenci past, ponieważ są pasy, które ten współczynnik mają bardzo wysoki, a no, ich realna wydajność jest przeciętna. Tutaj dobrym przykładem jest na przykład pasta Evolveo Ptero TC1, która zajęła dopiero 27 miejsce, a jej przewodność producent podaje na 13,4. I to samo Genesis Silicon 850, 24 miejsce. Pasta Savio Glacier TG03, przewodność 13,5 i 22 miejsce dopiero. No z kolei pasy, które mają stosunkowo niską współczynnik tej przewodności podawane przez producenta, czyli na przykład Arctic Cooling MX2. Ten współczynnik ma na poziomie 5,6 zaledwie, a zajął 16 miejsce. Także mam nadzieję, że film się podobał, był ciekawy, kosztowało mnie bardzo dużo pracy i czasu, żeby go dla Was zrobić. Także będzie mi bardzo miło, jak to docenicie w postaci dania łapki w górę i napisania coś miłego w komentarzu. Im więcej łapek pod filmem i komentarzy, tym algorytmy YouTube'a lepiej polecają dany film, promują go i tak dalej. No i tym samym ma szansę dotrzeć do większej ilości widzów, aniżeli gdy tych łapek w górę pod filmem i komentarzy jest mało. No i jeśli dodatkowo zechcecie obejrzeć jedną czy tam dwie reklamy, to też będzie super, ponieważ za każde obejrzenie reklamy ja dostaję parę złotych. No i dzięki tym drobnym kwotom mogę później zakupić coś nowego do testów, żeby Wam pokazać. Także jeszcze raz dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!